8 dzień listopada, środa, Kinga Kuczek, witam i zapraszam. Zaczynamy raport. Przesyłka z niebezpieczną substancją biologiczną w budynku Rybnickiej Poczty. Węgla nie zabraknie, obiecuje minister energii. Studenci chcą studiować w Rybniku. Udana rekrutacja Wydziału Biznesu, Finansów i Administracji. Panika w centrum Rybnika, ewakuacja z budynku Rybnickiej Poczty i tajemnicza przesyłka, a w środku niezaadresowana koperta z charakterystycznym symbolem, oznaczającym bardzo niebezpieczną substancję biologiczną. Wczoraj wieczorem o niebezpiecznym pakunku pracownicy poczty zaalarmowali odpowiednie służby. Na miejscu pojawili się strażacy, policjanci, ratownicy medyczni, strażnicy miejscy, a także grupa ratownictwa chemicznego z Bielska-Białej. My po przyjeździe na miejsce zdarzenia zabezpieczyliśmy budynek poczty, wyewakuowaliśmy wszystkich pracowników z budynku oraz zabezpieczyliśmy miejsce, w którym ta przesyłka się znajdowała. To była koperta, w tej kopercie był przedmiot niezidentyfikowany. Myśmy nie otwierali tej koperty oczywiście ze względów bezpieczeństwa. Ta koperta została dodatkowo jakby zabezpieczona i w takiej formie wysłana do Puław, do laboratorium biologicznego, gdzie zostanie zbadana pod kątem właśnie niebezpieczeństwa. 32 strażaków, 13 zastępów było zaangażowanych w to zdarzenie. Na miejscu zostali wezwani także przedstawiciele stacji sanitarno-epidemiologicznej z Rybnika, pogotowie ratunkowe oraz Straż Miejska. Wszystkie te służby pracowały do prawie północy. No muszę tu powiedzieć, że informacja o zdarzeniu doszła do nas około godziny 17. Policja wykluczyła obecność materiałów wybuchowych, nie wykazano zagrożenia biologicznego oraz chemicznego. Z budynku ewakuowano 17 osób, 4, które miały kontakt z przesyłką, były izolowane. Potem sanepid podjął decyzję, aby objąć je tak zwanym nadzorem epidemiologicznym. Są w domach w stałym kontakcie ze specjalistami. Taki nadzór wprowadzono także dla 5 kolejnych osób, które miały kontakt pośredni z przesyłką. A my zmieniamy temat. Każdy, kto w ostatnich tygodniach zamawiał węgiel do domowego kotła, wie, że nie dość, że jego cena wzrosła, to jeszcze nie zawsze jest on dostępny od ręki. Minister energii Krzysztof Tchórzewski zapewniał w poniedziałek w Gilowicach, że to jedynie chwilowe opóźnienia. Są takie miejsca w naszym województwie, gdzie pobranie węgla ze składów nie jest wcale zadaniem prostym. Czarnego złota nie dość, że brakuje, to jest drogie. Gdzieniegdzie ceny dla odbiorców indywidualnych zbliżają się do 800-900 zł za tonę. Minister Tchórzewski uspokaja i wyjaśnia przyczyny tej sytuacji. Jest to mniej więcej 50% jest to węgiel wydobywany w Polsce, 50% jest to węgiel z importu, Też pewne zacięcia były na granicy rosyjskiej, jeśli chodzi o węgiel rosyjski. Trochę nam te słynne manewry kilka tygodni zatrzymały część dowozu węgla. No i zostało to troszeczkę przez handlowców wykorzystane. Ja chcę mocno zdementować. Tej zimy nikomu węgla nie zabraknie. Miasto Jastrzębie-Zdrój rozpoczyna kampanię mającą zwrócić uwagę społeczeństwa na osoby cierpiące na depresję. Kampania będzie prowadzona przez jakiś czas. W tym czasie będziemy organizować spotkania, ale również takie eventy w mieście i będziemy rozdawać ulotki. Te ulotki będą dostępne z różnymi informacjami, które będą niezbędne dla mieszkańców. Ulotki będą rozpowszechniane w różnych punktach, ale również w mieście podczas spotkań z mieszkańcami różnych grup teatralnych bądź muzycznych będą one rozpropagowane. Miasto jednocześnie przypomina, że pomocy osoby w potrzebie mogą szukać w punkcie interwencji kryzysowej. Już w ten weekend miłośnicy kanarków i wszelkiego ptactwa egzotycznego spędzą miłe chwile w Żorach. W sobotę i niedzielę w klubie Wizus ruszy wystawa ptaków egzotycznych połączona z otwartymi mistrzostwami kanarka kolorowego. Gwarna wystawa otwarta będzie od 9 do 16, a jej organizatorem jest Żorski Oddział Polskiego Związku Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych. O Rybniku trudno mówić jako o typowym mieście studenckim, co nie oznacza, że studentów tutaj nie ma. Na kampusie od 15 lat obecny jest Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Dzisiaj kształci się tutaj 400 studentów. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach jest obecny w Rybniku od 15 lat. Dwa lata temu swoją działalność rozpoczął tutaj zamiejscowy Wydział Biznesu, Finansów i Administracji. Dzisiaj świętujemy drugą rocznicę pierwszego posiedzenia Rady Wydziału.
i traktujemy tą okazję do obchodzenia tak zwanego święta wydziału. Można powiedzieć, że to jest taka nowa formuła inauguracji roku akademickiego, która w tej chwili odbywa się centralnie w Katowicach razem ze wszystkimi innymi wydziałami. Jeszcze rok temu w Rybniku studentów było więcej. Z kształcenia studentów na rybnickim kampusie zrezygnowali Uniwersytet Śląski i Politechnika Śląska. Studenci byli obecni w Rybniku przez wiele lat. Politechnika Śląska na pewno rok 2000 jest przełomowy, ponieważ w jednym miejscu pojawia się kampus, który ma ambicje, aby posiadać przynajmniej 3 uczelnie. Wiemy, że z biegiem czasu, tu patrzę na demografię z pewnym niepokojem, jednak liczba studentów topniała. Zapał pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego nie topnieje, a sam wydział w Rybniku zostaje. Tym bardziej, że tegoroczna rekrutacja jest najlepszą w historii wydziału. Chcą studiować. Mamy w tej chwili już łącznie z obecnym rokiem blisko 400 studentów na wydziale po 3 latach funkcjonowania, czyli w tym roku po raz pierwszy mamy wszystkie 3 roczniki studentów. W tym roku naprawdę rekrutacja przebiegła fantastycznie. Studentów dziennych przyjęliśmy tylu, ilu mogliśmy, natomiast zaocznych, przyznam szczerze, 2 razy więcej niż planowaliśmy. Wydział Biznesu, Finansów i Administracji oferuje studia o kierunku Finanse i Rachunkowość. To jest na pewno ten rodzaj działalności, który będzie się rozwijał. Administrować trzeba zawsze, na pewno trzeba zarządzać kapitałem ludzkim. Także wszystko to na Akademii, Uniwersytecie Ekonomicznym, bo się nazwa zmieniła. No i myślę, że cóż, życzyć tylko śmiałego spojrzenia w przyszłość, myślenia o rozwoju, no i udowadniania tego, czego tu się nauczyło. Gościem podczas święta rybnickiego wydziału był Rafał Sonik. Ludzie tutaj za chwilę zaczną pracę i będą to robić najlepiej, jak umieją. Człowiek sukcesu, przedsiębiorca, sportowiec i filantrop, a także jeden ze 100 najbogatszych Polaków wygłosił wykład rektorski pod tytułem Pasja Biznes. Prawie 1350 dzieci z całego kraju wzięło udział w pyskowickich pląsach dramy, czyli ogólnopolskich spotkaniach tanecznych organizowanych już od 5 lat. Przed licznie zebraną widownią zaprezentowało się 95 zespołów. Zobaczyć można było praktycznie wszystkie odmiany tańca i to na poziomie, jakiego nie powstydziliby się najwięksi mistrzowie. Hala widowiskowo-sportowa imieniem Huberta Wagnera w Pyskowicach to właśnie tutaj już po raz 5 zorganizowano ogólnopolskie spotkania taneczne pod nazwą Pląsy Dramy, na które zjechały zespoły z niemal całego kraju. W tym roku prezentacji jest aż 95, więc to jest bardzo dużo. Siedzimy do późnych godzin wieczornych. Ogólnie formuła jest taka, że mamy 3 kategorie wiekowe, w której prezentują się zespoły w różnych kategoriach tanecznych. A te kategorie to m.in. disco show, hip-hop, miniatura taneczna, showdance, etiuda czy inscenizacja taneczna. Pole do popisu było zatem ogromne, a zespoły rywalizację łączyły ze świetną zabawą. Bardzo pozytywnie. Jesteśmy tu nie pierwszy raz. Za każdym razem jury bardzo, że tak powiem, sprawiedliwie ocenia zespoły. Każdy zespół dostaje chociaż małe wyróżnienie, co bardzo satysfakcjonuje dzieci, a poza tym poziom taneczny i choreograficzny tego konkursu jest bardzo wysoki. Przede wszystkim fajne jest to, że może się w jednym czasie spotkać tak bardzo dużo zespołów i mimo tego, że festiwal jest organizowany na hali widowiskowej, która nie sprzyja tak naprawdę wrażeniom artystycznym, to tutaj organizatorzy bardzo się starają i wychodzi im to świetnie, żeby ten charakter festiwalowy tańca dla dzieci uchwycić. Zmagania festiwalowe toczone były w kategoriach wiekowych od 7 do 11 lat, od 12 do 15 lat oraz powyżej 15 roku życia. Ocena zespołów pozostaje w gestii jury, które jest profesjonalnym. W tym roku mamy panią Katarzynę Grzegorzek, Marcina Kostka, Michaiła Zubkowa oraz panią Annę Dowganowską. I właśnie to jury zdecydowało, że tegoroczne Grand Prix otrzymały zespoły Dance Busters z Łodzi, Mami z Tarnowskich Gór oraz Clue, również z Tarnowskich Gór. Można o nim powiedzieć, że jest naszym warzywem narodowym, bo na stołach Polaków gości praktycznie każdego dnia. I to pod wieloma postaciami. Mowa oczywiście o ziemniaku. Ziemniaku, który był bohaterem święta, jakie obchodzono w świetlicy środowiskowej w Nowej Wsi w gminie Lyski w powiecie rybnickim. Co takiego ciekawego można przygotować z ziemniaków? Możemy przyrządzić placki ziemniaczane, pieczątki różne fajne, obiad, kluski. Podczas święta pieczonego ziemniaka, jakie kolejny raz w świetlicy środowiskowej w Nowej Wsi zorganizował Ośrodek Wspierania Rodziny z gminy Lyski, takich tematów zabraknąć oczywiście nie mogło.
Pod hasłem Dzień Pieczonego Ziemniaka w tym roku kryje się również święto Dzień Profilaktyki i Zdrowia, który ma na celu pokazanie dzieciakom, że możemy wspaniale spędzić czas bawiąc się, korzystając ze sportu, z ruchu oraz zdrowej żywności. Dla wszystkich przybyłych przygotowano wiele atrakcji, zarówno artystycznych, jak i kulinarnych, oczywiście z ziemniakiem w roli głównej. Ziemniak pełni rolę taką, co jest naszym, że tak powiem, naszym tradycyjnym produktem i pokazujemy, że można wspaniałe rzeczy z tego ziemniaka zrobić, można bawić się w sposób ekologiczny tym ziemniakiem oraz skosztować przepysznych potraw. Skosztować potraw, a przy okazji łączyć dobrą zabawę z integracją i edukacją. Po prostu jest wtedy integracja dzieciaczków. Z różnych wsi się dzieciaki zjeżdżają, z integracja nie tylko rodziców, ale i dzieci. Poznają tradycje ludowe związane z ziemniakiem, skąd się to wszystko wzięło, bo niestety u nas to po prostu wszystko zaczyna zanikać, a więc warto i to przypominać. Wspólnie się bawią, uczą się zabawy fair play, koleżyńskiego zachowania, kultury. Bo nie ma to, jak połączyć przyjemne z pożytecznym. Mateusz Szczepaniak, Trójbacze Lory i Artur Czaja to nowe nazwiska w drużynie żużlowców Rybnickiego Rowu. Panowie wczoraj pojawili się na spotkaniu z kibicami, w trakcie którego rozmawiano m.in. o przyszłości klubu w najpolskiej lidze żużlowej i echach afery dopingowej z Grigorijem Łagutą w roli głównej. Oto oni, nowi zawodnicy Rybnickiego Rowu, a nawet nowi starzy jak Troy Bachelor, powracający do Rybnika po rocznej przerwie. I didn't want to leave the club in the first place. I had an accident in 2000. Ja nie chciałem opuścić Rybnickiego klubu, ale pod koniec 2015 roku miałem wypadek i złamałem rękę, a kiedy już wróciłem do formy, to w drużynie nie było już miejsca. Teraz dostałem możliwość powrotu i bezzwłocznie z niej skorzystałem. Podobnie uczynił Mateusz Szczepaniak, który ostatni sezon może zaliczyć do swoich najbardziej udanych w karierze. Chciałem tutaj przyjść do klubu, który chce awansować i z tym klubem wejść do tej Ekstraligi, bo inaczej jest ciężko, a najlepiej na to zapracować. Kolejnym wzmocnieniem Rowu jest Artur Czaja, wieloletni zawodnik Włókniarza Częstochowa, a ostatnio Unitarnów. W zeszłym roku tu prezes już mnie nakłaniał, żeby właśnie tutaj przyjść do Rybnika i no nieraz miałem tutaj oferta, nie prezesie? A i tak wiadomo, no, trzeba tego spróbować, bo tor mi pasuje, blisko tu jest i no ogólnie dobrze się tu czuję, jest wszystko okej. Okay. Co z resztą drużyny? Rozmowy trwają, ale prawdopodobnie ze składu znikną Fredrik Lindgren i Max Fricke. Tak czy inaczej, przed drużyną stoi jasny cel. Mamy cały sezon sportowo, żeby wyjechać na torze awans, bo innej opcji nie widzę. I tu mówię jasno, uczciwie i szczerze, że zresztą wszyscy moi koledzy, ci na biało, się ze mną zgodzili, że jedziemy po awans. I innej opcji być nie może. Prezes Mrozek zapowiedział również walkę o zadośćuczynienie finansowe za konsekwencje sprawy przyłapanego na dopingu Grigorija Łaguty. W raporcie to już wszystkie informacje. Kolejne w jutrzejszym serwisie o godzinie 18:30 spotka się z Państwem Jakub Pochwyt. Za dziś dziękuję. Do zobaczenia.